A w Konruwiecie RMF Piotr Ibrahim Kalwas, pisarz, muzułmanin, Polak mieszkający od 7 lat w Egipcie. Dzień dobry, dzień, witam. Dzień dobry, witam. Pan sercem bliżej tych idących ku Europie, czy tej Europy, która się coraz bardziej tych idących obawia? No, ja staram się być o, jakoś racjonalnie na to patrzeć i dziś to wypośrodkować. Ja ani się nie identyfikuję e, z tymi ludźmi nieszczęsnymi, ani nie, 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 stro, nie stoję jednoznacznie po stronie Europejczyków. Ale rozumie pan ten strach, niechęć rezerwy dla przyjmowania e, muzułmańskich uchodźców w Polsce? Rozumiem. Tak, to ma swoje jakieś. Ale tam... to jest racjonalne i uzasadnione? To jest przesadzone. Ten strach jest przesadny, ale ma, ma swoje podstawy. Jedni mówią ksenofobia, inni mówią zdrowy rozsądek. Bo to jest i ksenofobia, i zdrowy rozsądek. To jeśli zdrowy rozsądek, to dlaczego? Dlatego, że no, statystyki pokazują, że rzeczywiście społeczeństwo muzułmańskie czy środowiska muzułmańskie to są te, które. W, wśród których jest najwięc, największa liczba różnego rodzaju radykałów. Innych grup etnicznych to faktycznie w ogóle e, nie dotyczy, więc e, to jest oczywiście ten, te lęki są uzasadnione, że z tymi uchodźcami przyjdą również jacyś radykałowie, natomiast oczywiście trzeba pamiętać, że tych radykałów to jest naprawdę ułamek procentu. Radykałowie czytaj y, źródło terroryzmu. Fundamentaliści źródło terroryzmu tak. A nie ma w tym racjonalnej obawy o stworzenie w Polsce muzułmańskich enklaw Get? Ma, czy przy ma. tej ilości 12 nie, tysięcy, nie. czy 15 tysięcy, tysięcy ludzi nie ma sensu w ogóle o tym rozmawiać? na narodzie to nawet tego, e, się nie, tych ludzi się nie zauważy na ulicy. Czyli pana zdaniem, zakładając że ci uchodźcy pozostaną w Polsce, tak. ci, których Polska przyjmie, bo nie jestem co do tego pewien. Mam wrażenie, że oni jednak marzą o, o świecie zachodnim, no, Niemczech, tak. Niemczech czy Szwecji. Da się zabezpieczyć przed tym tworzeniem enklaw muzułmańskich? To jest tylko kwestia, jaki będzie w Polsce i y, czy będzie w Polsce jakiś sensowny program integracyjny. Jeżeli... Ale... Jest... Ale czy takie programy integracyjne są w stanie rzeczywiście zadziałać? No myślę, że tak, bo one działają w różnych krajach europejskich, na przykład w, w krajach skandynawskich to są dosyć dobre i duża część muzułmanów się bardzo dobrze zintegrowało, duża też część nie. A że tutaj kraje skandynawskie są między innymi w ustach Jarosława Kaczyńskiego przykładem tych 55 stref obowiązywania szariatu. Tak, to, to jest nonsens i to jest nieprawda, ale rzeczywiście z drugiej strony są takie dzielnice w Europie, gdzie, gdzie, gdzie bywa niebezpiecznie i gdzie rzeczywiście muzułmanowie Głównie oni, no panoszą się, ale to, to, to nie znaczy, że tam panuje szariat. Nigdzie nie panuje w Europie, na szczęście szariat. Pytam o tę integrację. Bo zastanawiam się, czy nie jest tak, że te społeczności muzułmańskie są na tyle kolektywne, na tyle przywiązane do tradycji, na tyle zamykające się, że one tej, tę integrację w naturalny sposób odrzucają. To, znaczy nie odrzucają, tylko to, bo często sami są odrzucani, trzeba o tym pamiętać. To jest błędne, takie, błędne koło złych relacji międzyetnicznych. Między, między Natomiast rzeczywiście to wyznawcy islamu mają to do siebie, że kolektywnie lubią żyć. I taki, gdyby, taka, gdyby kilkanaście tysięcy w Polsce zaczęło mieszkać muzułmanów, ja uważam, że oni powinni być rozsiani po kraju. Wtedy, Czyli nie tworzyć przykład w Warszawie 12 dzielnicy muzułmańskiej. To, to dlatego, ale również dlatego, że wtedy takie. Takie małe grupy się o wiele lepiej i szybciej integrują z Polakami. Multikulti okazało się porażką. Tak, rac raczej. Się. Może nie całkowicie, ale w znacznym stopniu. Czyli silna presja na integrację, zakazy zasłaniania twarzy, silna kontrola, przymuszanie dzieci, żeby chodziły do szkoły, to jest ścieżka, którą Europa powinna tak, podążać? Tak, myślę, że tak. A... Kogo się spodziewać w Polsce? Kim będą ci ludzie, którzy tutaj przyjadą, jeśli założymy, że to będą syryjscy uchodźcy czy tak, syryjscy bo to, bo, imigranci? Bo to bardzo ważne, z jakiego narodu pochodzą imigranci, bo my trochę wrzucamy ich wszystkich do jednego worka, albo afrykańskiego, albo arabskiego. Zakładają, e, że to będą syryjczycy. Syryjczycy, syry, myślę, że z syryjczykami nie, nie będzie większych problemów, dlatego, że to są Ludzie pochodzący z narodu mocno sekularyzowanego. To też paradoksalne przez y, straszny reżim, reżimy, jakie tam były, które walczyły z islamizmem, y, bo to było w bo to ich... były takie lekko, lekko socjalizujące podłoże, lekko nazwijmy to tak komunizujące czy socjalizujące. Więc w związku z tym Syryjczycy są narodem, gdzie y, no, y, ten fundamentalizm w, w, w ludziach jest znikomy. Czyli uważa pan, że jeśli zostaną przyjęci tutaj z otwartymi ramionami, to ich chęć wtopienia się czy zintegrowania ze społeczeństwem polskim będzie naturalna? Będzie większa na pewno niż u ludzi, na przykład z Afganistanu, czy Pakistanu, czy z Jemenu. Myślę, że jeżeli będą przyjęci ciepło, to będą się. Integrować. Może nie będzie to proces roczny czy dwuletni, ale będą się integrować. Jeżeli ich dzieci pójdą tutaj do szkoły i, i będą traktowane tak samo jak polskie dzieci, to nie będzie z nimi problemu. Dużo mówi się o tej presji północnej Afryki, Bliskiego Wschodu na Europę, o tym kryzysie demograficznym, Arebur, czyli tej, tej, tym mnóstwie ludzi, którzy, którzy marzą o Europie. Pan, będąc w Egipcie, czuje tę. To marzenie o Europie i widzi to marzenie o Europie? Oczywiście. Egipcjanie akurat nie, imigru nie imigrują do Europy. No bo Egipcjan nie ma w tej chwili. Prawie uchodźców. w ogóle nie ma. Oni się nie, nie wybierają. Jeżeli się wybierają, to stoją pod ambasadami i starają się o wizę. Natomiast, natomiast w Afryce jest tak i w krajach arabskich jest tak ogromna nadwyżka ludzi, bo tam jest taki wyż demograficzny w porównaniu jeszcze z niżem w Europie, że te miliony dzieci i miliony młodzieży, których jest coraz więcej, one nie mają tam co robić. To są biedne kraje zazwyczaj i ci ludzie nie mają nawet edukacji, bo nie ma szkół dla nich. Więc oni będą płynąć nie, niezależnie od tego, czy są tam wojny, czy nie. Czy nie ma. Ale Europa ich nie, tyleż przyciąga, co odpycha jako kraj niewierny, znaczy jako społeczeństwa niewiernych, czy społeczeństwa ludzi zepsutych? To się tak w niektórych środowiskach... Pokutuje takie myślenie o Europie oparte na stereotypach, bo My też myślimy o nich w, w, w kategoriach stereotypów. Oni myślą w kategoriach stereotypów y, opartych na filmach, y, na pornografii, którą często gęsto oglądają. Y, natomiast rzeczywiście y, mimo, mimo różnych tych stereotypów większość z młodych y, ludzi y, w, na przykład w Egipcie, chciałoby wyjechać do Europy y, przynajmniej na jakiś czas, żeby zarobić pieniądze i wrócić. Trochę tak jak Polacy na Zachód. Ale mając w sobie zarazem pierwiastek niechęci do ma, Europy. Znaczna znaczy ich, ich część y, ma, ale to nie jest jakiś fundamentalizm, to nie jest, jest absolutnie żadna nienawiść, to jest raczej y, lęk. Przed kulturą, która jest zupełnie odmienna, mocno odmienna od ich, i może ich nie zaakceptować. Ale myślę, że to jest, nie jest jakieś bardzo takie inwazyjne. Ale oni, a oni rozumieją ten lęk, który budzą w Europie? O tak, jak najbardziej. Ciągle próbują z, y, z tym walczyć, ciągle przekonują na wszelkie możliwe sposoby, że nie jesteśmy terrorystami, bo nie są terrorystami w swojej przytłaczającej większości, ale jednak na, na, na nich, jako na większość, na całość, spada te, te odium, te. te... A przecież pan, pan muzułmanin widzi i czyta te różne opinie o tym, że w islam i w Koran jest pisana walka z niewiernymi, agresja wobec innych religii, przemoc wobec niewiernych. Jest w tym coś? Jest, tak, bo to jest religia, bo każda religia, każda religia to jest kwestia interpretacji. Przypomnijmy sobie, co chrześcijaństwo w wiekach średnich i potem czyniło w Europie inkwizycja, stosy, mordowanie niewiernych, wojny religijne.

Chrześcijaństwo przeszło oświecenie, chcąc nie chcąc, przeszło wiele, wiele reformacji. Islam tego nie przeszedł. I Islam potrzebuje y, jakiejś formy y, reformy, odczytania na nowo te święte teksty również powinny być odczytane na nowo, żeby, potrak żeby były potraktowane alegorycznie, a nie dosłownie. Jeżeli to nastąpi, to myślę, że ta, ta, to zacznie, ta fala tej, tej, tej terroryzmu będzie opadać. Ale wyciąganie z koranu tych, tych fragmentów właśnie takich walecznych mhm. ma. Uzasadnienie? Przez, wyciąganie przez kogo? Wyciąganie przez do, dżihadystów, islamistów. Znaczy, czy, czy rzeczywiście jest tak, że w Koranie da się uz, y, znaleźć usprawiedliwienie dla ich działalności? Ja. Jak ktoś chce, to za, znajdzie tam najgorsze rzeczy, jakie tylko y, 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 są możliwe. Jak ktoś chce, z, znajdzie w Koranie przesłanie miłości. To jest tylko i wyłącznie kwestia odczytania. Albo literalnego, czyli y, jakby bez, zupełnie bez żadnej refleksji i wniknięcia, albo symbolicznego które otwiera drzwi naprawdę do interpretacji bardzo bardzo szerokich. Piotr Ibrahim Kalwas, dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo.